Witam Państwa w firmie Energy Gas Polska. Dzisiaj przedstawiam montaż instalacji BRC w Renault Laguna 2.0 o mocy 140 koni. Auto zostało wyprodukowane w 2012 roku, a my dzisiaj założyliśmy tu instalację BRC Sequent 32 z podłączeniem pod OBD. Pokażę teraz poszczególne podzespoły. Zaczniemy od reduktora. Widzimy reduktor. Na reduktorze jest zamocowany filtr fazy ciekłej razem z zaworem odcinającym gaz. Filtr fazy lotnej jest w tym miejscu, a wtryskiwacze zostały zamontowane na przodzie silnika. Elektronika sterująca jest ukryta tutaj obok akumulatora, a przełącznik został zamontowany po lewej stronie kierownicy w łatwo dostępnym i widocznym miejscu dla prowadzącego pojazdu. W samochodzie zamontowaliśmy zbiornik 48-litrowy, z czego używalnego gazu będziemy mieli około 38 litrów, co pozwoli nam na przejechanie około 360 km. Zbiornik siedzi w miejsce koła zapasowego oczywiście. Wlew został założony, zamontowany pod klapką obok wlewu paliwa. Tankujemy za pomocą specjalnej dokrętki. Auto z tym silnikiem spala około 10 litrów paliwa, gazu będzie palić 11 litrów, także koszt przejechania 1000 km na benzynie jest to 520 zł, na gazie jest to 240 zł. Także na każdym 1000 km przejechanym na gazie oszczędzamy 280 zł. Koszt takiej instalacji w Energy Gas Polska jest to 2900 zł, a zwraca się po przejechaniu około 10 300 km. Wszystkie te wartości podane są oczywiście w cyklu miejskim, także w trasie to może się zmienić. Dziękuję za oglądanie, ode mnie to wszystko. Zapraszam do Energy Gas Polska na montaż i serwis instalacji gazowych.